Beata Szydło znalazła się właśnie w centrum prawdziwego skandalu. Media odkryły bowiem, że dobry znajomy jej rodziny zarobił w Radzie Nadzorczej Banku Pekao S.A. gigantyczne pieniądze. Warto zaznaczyć, że sprawa ujrzała światło dzienne tuż przed wyborami samorządowymi, co bez wątpienia nie ucieszy Jarosława Kaczyńskiego. Tegoroczne wybory są dla Prawa i Sprawiedliwości niezwykle istotnym sprawdzianem. Ich wyniki pokażą bowiem, czy partia ma wciąż ogromne poparcie wśród obywateli, na które niezmiennie wskazują sondaże. Jak jednak wiadomo, same instytucje demokracji bezpośredniej rządzą się jednak własnymi prawami. Beata Szydło pogrzebała szansę PiS? Co?